tam z eko okien tylko, tylko tam z pierwsza, z głupczyc, bo to było w planie, ja o to wyrobione na sekretarze. Jak pani powiedziała, moją ambicją jest, żeby było to wpisane do budżetu, ale nie powiem na 100%, że będzie to w tym budżecie miasta wpisane, że zrobimy, ale jest to, dla mnie jest to priorytetowe. Czyli tamten projekt się rozmył, bo był plan. Ale pani nie wie. Ale ta droga do Rzędzin to w ogóle nie pozwolić tam, żeby robić ją. Ale to jedno drugie. Bo jak się zrobi nawierzchnię, to... Już taki ruch tam jest, a jeszcze nie przyjdzie. Chodzi o to, że z województwa opolskiego, to nie tylko, że tam jest nasze, bo tu, jeżeli to by było do naszych ludzi, to bardzo, ja jestem za, ale to jest główne, z różnej strony jeszcze. Szanowni Państwo. To jest głównie do opolskiego, bo wiesz, tam na tą tajemnicy jest bardzo, bardzo dużym problemem, jak tylko się być tam przemieszczają. To ja nie mam nic do tego, że tam z opolskiego, z OGL-u, no nie okłamujmy się, większość z OGL-u, bo on na netce nie będzie stał w tym. Jestem za, niech sobie tam skróci, ale nie, że tam stówę na, tam na blacie mam. Ja osobiście kiedyś jechałem z Góry Chłocic, 80, jeszcze mu za mało było, też się mnie wyprzedzał. Łuk tam potem też jest, nie, vis-a-vis tu Leśmiana, osiedleńczej. No ludzie, to tam jest paranoja, ja tam dziennie z pracy jeżdżę i do pracy. Ja się boję w ten łuk tam wchodzić, czy odwrotnie oznać Boża jakaś. To, że ta pista tam kiedyś, w przyszłości na pewno będzie zrobiona, jestem za. Żeby sobie tam nasi ludzie gdzieś tam sobie skrócili, czy gdzieś tam do Pawowa, czy tam, czy, żeby sobie wyjechać na tą Piotrowską szosę. Ale bardzo ludzi, bo tłumaczą, cały czas ja słyszę w internecie tłumaczenie, bo tam są korki robić. Ale jest niedziela godzina 18, jest godzina 18 i OGL sobie jedzie, to nie mi ten, nie powie ten ta osoba, że na nerce jest akurat korek. No w życiu to nie wiem. Trzeba sobie przyznać, że jest trudno, ale zrobić, ale nie chcąc policja, ja już policji mówiłem, ja tam mam, ja na 5 razy z wjazdu wyjeżdżam z... Co oni tam sprawdzą? Ja mogę na koło miasta, tak. To jest paranoja, naprawdę. No. To sekunda, bo nie wiem, czy pan się chciał odnieść do tego. Jak na cmentarzu na Głubczyckiej stoi patrol, to wtedy na Ocicach jest dwa razy bardziej stworzony ruch, bo tam wiadomo, ci co niepewni byli dmuchnięcia, to jadą wszyscy przez Ocice. Łącznie z ciężarówkami, które potem u świętych tam na murze zostawiają ślad i jak wycierają lusterkami po chałupach, bo tam się nie przejedzie takim dużym autem, nazwijmy jeszcze dobrze rozkołysanym, bo się lusterka w dołu przyczynają. To nie ma możliwości. No, ale no, zrobić tam... Tam po prostu będą jeździć i nie ma warunków, dopóki nie będzie wypadku, bo tam naprawdę nie ma monika. Nie wiem, czy w ogóle to będzie formę pan tam jechał. Ale tu pani, ja tylko w tej sprawie też chciałem słowo. Starostwo obiecało na trzech etapach, tam są jeszcze łaty po kanalizacji, którą wykonywało miasto. I była umowa z panem starostą, że postarają się tą drogę zamienić na bardziej taką powiatową, nazwijmy, niż ten nasz odcinek, a miasto będzie się na tej ulicy rządziło, krótko mówiąc, swoimi finansami. Z tego, co mi wiadomo, to wkoło drogi są takie po pół metra, po metr paski cudze własności. Nie wiadomo, gdzie ci ludzie mieszkają. Trzeba to przez zasiedzenie nabyć jako własność, żeby coś na tej drodze oprócz asfaltu robić. Bo tak się dziwnie jakoś za starej Polski, jak to mówią, wydzieliło tą drogę. Się nie pytali właścicieli o to, czy się zgadzają, czy nie. I teraz w księgach wieczystych wiszą między polem a drogą takie niczyje paski, tam pod kogoś wpisane, ale nikt nie wie, gdzie ci ludzie mieszkają albo żyją.